Patrzcie, jeszcze młody co nowy rower kupił. Teraz to może o jeździć, dupy wyrywać. A nawet czasu do fryzjera za bardzo nie mam pójść. Teraz widzę, że bierzemy rower, bo przy aktualnych cenach ropy to ta bestia to stoi w garażu. O tak, o nie stać na paliwo, taki bogaty na YouTubie, nie stać. Nie no widzowie, czas się trochę też i ruszać. Ja ogólnie też sobie rower chcę kupić do Wiktorii, chociaż jedzie to mam 6 km aby. Wieczorkiem, rano sobie wracać. I rowerkiem moim zdaniem to będzie dobra sprawa, żeby schudnąć trochę, zrzucić parę kilogramów, tak do 88 kg zejść tej wagi takiej stałej, co zazwyczaj miałem, bo w takiej wadze się najlepiej czuję. Dużo do zrzucenia tak naprawdę nie mam, bo to jest tam 4-5 kg aby, ale można było coś zrzucić. To co wam mówiłem na początku, tutaj macie te felgi jeszcze, ja tak wstępem wam jeszcze pokażę, te 18-ki, to są całosezonowe oczywiście opony, ale tak czy siak to będzie zmieniane na 19-kach do takiego samochodu, będzie to po prostu widzowie petarda, petarda. A jeszcze tunel zakładaliśmy też, bo miałem nagrać, ale myślę w tamtym roku wam nagrywałem, to już w tym roku wam nie będę nagrywał i tak jakoś minęło. Dobra widzowie, odpalamy. Tutaj mamy wóz z tym. Oj, takie drzewka po prostu do rębaka, jak widzicie tutaj wałek już podczepiliśmy z dziadkiem. Tutaj podczepione, zaraz będziemy to podczepiać, z wozu się będzie brało elegancko, worek się tutaj przymocuje, da się trochę do góry, będzie pełen worek i zresztą zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać wszystko. Się weźmie od razu worki. To jedne były większe, dwa chyba były mniejsze, że się nie dało założyć. Aha. A to i tak jeden nam jest potrzebny, przecież po co? No dwa, to było 20. Dwa, a no to... I tak ten, i Diego trzeba dziadek trzymać. No. Bo bez trzymania on pod ciężarem będzie spadał. Tak jak robiliśmy wcześniej. Dobra. I tu będziemy to wysypywać, albo tam. Weźmiemy dwa worki takie, które... No będą się tam nadawać po prostu. Takie szersze. Zresztą ten na pewno będzie się nadawał, a ten... Ten też powinien. O to? No to też będzie szło przecież. Co te? Wiem, ale ja chcę zobaczyć, czy to są te w ogóle. Chcę zobaczyć, czy to są te na szerokość. Ten się nada, bo tam jakiś John Deere jedzie. No, żeby było wygodnie ten. No, gdzie się lepiej utworzyły. Ten też się nada, dobra, dwa nam wystarcza, przecież tak będziemy to wywalać.